Cześć, moim gościem jest dzisiaj zespół Nocny Kochanek. Witajcie. Witamy. Witamy. I na początek pytanie, jakie wrażenia po powrocie po tej pandemii na chyba pierwszy festiwal? Pierwszy festiwal. Mieliśmy to szczęście, że zdołaliśmy zagrać chyba 3 koncerty po powrocie, także jesteśmy trochę rozgrzani. No ale co, dzisiaj jest najpiękniejsza domówka świata. Niestety właśnie najpiękniejszy festiwal nie może się odbyć w takiej normalnej formie. Jest nam z tego powodu bardzo przykro. Jednak fajnie, że możemy tutaj być i no kurde, będziemy się chyba bawić dobrze i mam nadzieję, że jakoś tam zagramy tak przyzwoicie. Chociaż strasznie długo jeszcze, może być ciężko. A planujecie zostać na jakichś koncertach? Po waszym? Chyba po nas jeszcze za bardzo... Po nas jest jeszcze tabu, jest zakończenie imprezy. Jak najbardziej planujemy zostać, tym bardziej, że menadżer bardzo dobrze zna nasze potrzeby i zaopatrzył garderobę w duże ilości wody mineralnej. Także będziemy się nawadniać. Właściwie już z Arkiem tutaj przed wejściem na wywiad też na odwagę sobie walnęliśmy wodę. Troszkę. Gazowaną czy niegazowaną? Nie, ja niegazowaną akurat. Czystą, nie smakową. Nie, czystą. Dzisiaj Arek chyba sobie kolą lekko zabarwił, ale. Ale to tak. Z ciekawości. Z ciekawości bardzo. Jak jestem w mieście, to lubię sam kolę wypić czasem czy coś. W pełni rozumiem. Bywaliście kiedyś na festiwalu jako zwykli widzowie? Wielokrotnie, chociażby w zeszłym roku byliśmy. Prawie że całym składem. Arek akurat musiał zostać w domu, miał bardzo rodzinne obowiązki na głowie. Natomiast my prawie całym składem w zeszłym roku wybraliśmy się na Poland Rock. Nawet wzięliśmy udział w takim turnieju piłkarskim, którego hasłem przewodnim było wykopmy rasizm ze stadionów. Albo jak my to też, taki podtytuł dla nas to był wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów i wzięliśmy bardzo chętnie udział w tym wydarzeniu, bo to taka idea bardzo słuszna, to się jakoś tak łączy trochę z Nocnym Kochankiem, tak. A jakaś najciekawsza przygoda, niekoniecznie cenzuralna, która wam się przydarzyła na Woodstocku? Program będzie od lat 18, także śmiało możesz mówić. To nie wiem czy... Co? O Jezu, poczekaj. To ty pomyślisz, a może ty nie, coś... Nie, to może wiesz, o tym to myślelibyśmy tutaj zrobić cięcie, skonsultować pomysły, bo tego było tak, co pewnie Artur coś odwalił, nie? Możemy polecieć na flow. Ja nie pamiętasz coś, bo jeszcze jest ciężko zapamiętać, tak, znaczy przypomnieć znaczy, sobie... No takie historie są najlepsze. Znaczy, nie wiem, czy to jest niecenzuralne, bo na przykład się jakąś tam miłość uprawia na Poland Rocku, na Woodstocku. Nie, to chyba akurat jest piękne. To jest akurat piękne. Zresztą Jurek Owsiak proponował nawet pani znaczy... Krystynie... P, właśnie troszkę więcej miłości, żeby poczuła te motylki w brzuchu i to jest właśnie też taka idea, taka myśl, która przyświeca też przystankowi Woodstock, więc to akurat pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to się rzeczywiście zdarzało, również nawet w naszym gronie, chciałem powiedzieć w męskim gronie, ale... Bo to zabrzmiało jakby były tam między jakieś... nami. Ale nie, my jesteśmy naprawdę tolerancyjni i potrafimy to robić nawet z kobietami. Także zdarzały się takie historie, natomiast nie wiem, czy one są takie do końca niecenzuralne, bo to, że ktoś, wiesz, tam pindola wystawi na przykład, to też może jest być piękne, prawda? Przyjęte. A myślę, że przyjemne. A może przyjemne też dla niektórych przyjemne też może być. Nie wyszło chyba nic poza taki jakiś dziwny naszą ramę naszych zachowań, które mogły... Znaczy dla mnie takim fantastycznym zjawiskiem było jedno, bo cóż, nie będę tutaj ukrywał, że Kazon był dosyć sceptyczny nastawiony do festiwalu, że to nie jego klimat troszeczkę, że on tak się nie czuje dobrze. No ja go rozumiałem, okej, okay, wszyscy tutaj spoko, Kazon. No, okazało się, że Kazon został największym Woodstockowiczem w ogóle z tego kochanka, wiesz, Kazon tylko... Gdzie jest Kazon? Gdzie jest Kazon? Kazon na przykład wraca, wiesz, nad ranem, zostałem. Ja tutaj byłem ze znajomym, tutaj nie, no i tak mu się miało nie podobać. Właśnie, to jest taka, bardziej nas takie historie zaskakują, które być może dla zwykłych festiwalowiczy są takie bez sensu i w ogóle zero tutaj jest hardkoru, ale dla nas to jest pewien hardcore. Dla nas to jest w pewnym sensie właśnie historia taka niecenzuralna, bo można powiedzieć, że Kazon troszkę nas oszukał, bo on, wiesz, zgrywał takiego, że ja nie wiem, no spoko, no, znaczy... ustaw, no pewnie będzie fajnie, okej, ale ja nie wiem, ja tu chyba wracam ale od razu. Też to jest pytanie, nie? Bo ja się też myślałem o tym długo, ale nie wiem, czy, wiesz, zaszła w nim jakaś zmiana mentalna, nie wiem, w mózgu, może i to w sercu, pod wpływem w duszy, tego klimatu? Tak, czy było tak, czy może on nas po prostu oszukał od początku?
że on tak naprawdę stawiał, że wiedział jak będzie, ale no nie wiem dlaczego chciał sobie zrobić z nas ten, jak to teraz, pranka? Czy prank, tak? Prank chciał nam zrobić. Nie praniec. Prank. Dobra, bo ja to tam się nie znam na tych slangach młodzieżowych, bo to już 40 lat mam prawie. Ale wiesz co znaczy XD? No to są literki z alfabetu. Tak, ale wiesz, nie... wiesz co to wyraża? Więcej niż 1000 słów. No w sumie myślę, że można to tak zdefiniować. To co panowie, pięknie dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że do zobaczenia już na... No, teraz mnie trochę tak... Zacząłem się zastanawiać nad tym kazonym. Nie. Ja też i nie wiem, czy dzisiaj się koncert odbędzie. Ale ja wiecie się boję, co? Że on wie, że na przykład przyjdzie i powie nie, no bo ja byłem tam na ASP i utknąłem w tym ale gorzej jakby zniknął tak jak słynny Andrzej. A nie wiadomo, czy on razem z nim nie zniknie, ciężko powiedzieć, nie wiem to. No ale wiecie, Andrzeja to już się od kiedy szuka. A to prawda. Może kazan coś o tym wie. No ale nie wiem, gdzie on tak jest. Tak zaszałeś we mnie taką nutkę. Ja też, chyba jakieś takie niepewności. Kurczę, to twoje pytanie, chyba zepsułeś mi humor dzisiaj. Słuchajcie, no to ja też jakiś taki byłem wesoły, teraz... Jakby powsmutniałem, kurczę. Słuchajcie, no life is brutal. Wiem, dziękujemy za wywiad. No. Idziemy na drinczka i pokraśniejemy. Byłeś niesamowity. No to dzięki panowie wielkie za wywiad. Dzięki. Dzięki, zepsułeś nam wieczór. Ale no, miłego koncertu panowie. Samotna wieś zamknięta, z głodu przestała już jeść. Między udami, gdzie kiedyś wiatr hulał, rozciąga się pajęcza sieć. Minęło dokładnie lat 50 parę, a może nawet i mniej. I choć się niewielu starało, to żadne nie uwolni jej. Jak wiadomo, artysta jak cierpi, to robi zwykle takie głębsze dzieła. I u nas jest, i u nas właśnie to cierpienie wynikające z pandemii zaowocowało naprawdę bardzo dobrymi nowymi piosenkami. Możliwe nawet, że jeżeli wykażesz się jakąś dobrowolną kwotą, to będziesz mógł je wkrótce usłyszeć.